Czy to będzie dobry książkowy dzień? Chyba nikomu nie trzeba tego dwa razy pokazywać, ale oczywiście, że Wam pokażę i pozaglądamy. Maluch w przedszkolu to jest wydawnictwo Nasza Księgarnia, taka bardzo pomysłowa nowość. Książka o przedszkolu tak naprawdę, tylko jakbyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy małym samochodem, co można robić w takiej placówce? Oczywiście bawić się, oczywiście uczyć, no są różne rzeczy, zaraz pozaglądamy. Jest jeszcze gra. To się łączy, to jest jakby zestaw. Rajd Malucha. Zaraz Wam wszystko pokażę. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. A my teraz zaglądamy do książki. Autorką jest Izabela Mikrut. Artur Nowicki zrobił fantastyczne ilustracje. Bardzo dużo tutaj się dzieje. Jeśli macie w domu miłośnika lub miłośniczkę samochodów, pojazdów wszelakich, myślę, że będzie wielka radość. To jest książka rymowana. Przeczytam Wam. Migają za oknem słupy i topole, jedzie dumny maluch, bo czeka przedszkole. Tam są i zabawki, i kolegów wielu. Maluch lada chwila dojedzie do celu. I to jest jedna z takich książek, które są dosyć szczegółowo narysowane i myślę, że to skradnie serca maluch. W przedszkolu są inne auta, inne samochody, mają różne kolory i bawią się w różne rzeczy. Zobaczcie, one mają takie ręce. I jak wspomniałam, że jest to książka o przedszkolu, to dokładnie taka jest, bo tak, idziemy do przedszkola, jest początek jakby zajęć, jest wyjście na podwórko, jest zabawa, gdzie dzieci, w sensie autka, bawią się w przedszkole, potem jeszcze bawią się w gotowanie. Bardzo podobają mi się te ilustracje i jak się im przyjrzycie, one są dosyć zabawne. Na przykład tutaj mamy koparkę. Siadły tu sobie ptaszki, jedzą nasionka, więc to gotowanie to jest na maksa. Jeżeli ciastka wypieczone, to one mają kształty i wygląd znaków drogowych. I często właśnie szukacie znaków drogowych i ogólnie takiego zerknięcia na ulicę. I ona gdzieś tutaj będzie. Chcę Wam pokazać, że można z dzieckiem również porozmawiać o tym, jakie to są znaki drogowe. Zresztą tak tekst do tego nawet zachęca. Wyszukać je, przyjrzeć się im i oczywiście co się dzieje, kiedy przechodzimy na pasach, kto się ma zatrzymać, kto ma pierwszeństwo, jest nawet policja. Chcę Wam powiedzieć, że jest leżakowanie, jest czytanie książki o duszku jakimś takim. Te emocje samochodów, one tutaj też są narysowane, to jest niesamowite. Potem jest plac zabaw, jest dokładnie cały dzień taki przedszkolny. Jest nawet łazienka, przecież po placu zabaw trzeba się umyć. Nawet teatrzyk. Powiem Wam, że jak widziałam zapowiedzi tej książki, to się zastanawiałam, ale jak to, że samochód w przedszkolu? A teraz jak już ją przeczytałam i bardzo dobrze znam te obrazki i ten tekst, myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Bardzo fajny pomysł, tym bardziej, że można sobie wyjąć tych bohaterów książki, w sensie ożywić ich trochę i bawić się również grą. To są puzzle i gra. Dwa w jednym. Otwieramy i pokażę Wam, jaka jest wielkość tych puzli. Oczywiście trzeba to ułożyć. To jest moja ręka, to jest jeden puzzel. Wcale nie są małe. Otwieramy tutaj i mamy piątki, które są oczywiście samochodami. Mamy dwie kostki i instrukcja Wam wszystko powie, jak ogarnąć kostki. My naklejamy takie obrazki na kostki, które zresztą odpowiadają temu, co znajdziemy na drodze, na puzzlach. Więc są takie z niebieskimi elementami i są takie z czerwonymi. Bardzo fajnie jest to pomyślane. Tu oczywiście na nasze samochody też są naklejki odpowiednie. I teraz można sobie wybrać, jak ułożyć trasę, bo mamy trzy poziomy. Poziom łatwy, średni i trudny. W zależności od tego, ile lat ma dziecko, jak jest zaangażowane w gry najróżniejsze. I oczywiście cel gry jest totalnie prosty. Trzeba jak najszybciej dojść do mety. Po drodze oczywiście są różne tarapaty i różne przygody. Na przykład może Wam ptak narobić na szybę. Zdarza się to, jak się jest samochodem. Zresztą jak się jest człowiekiem, też ptak może narobić, tyle, że nie na szybę. I to, co jeszcze na końcu jest super pokazane, to dla miłośników pojazdów, inne książki z wydawnictwa Nasza Księgarnia, też takie właśnie bogato ilustrowane. I zobaczcie, ile tego już jest. To co? Czytamy i gramy?